Adolf Januszkiewicz rodził się w 1803 roku w polskiej rodzinie szlacheckiej. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie przyjaźnił się z Adamem Mickiewiczem i Antonim Edwardem Dyńcem. Brał udział w powstaniu listopadowym i za ten bunt przeciwko carowi zesłano go na Sybirę. Stamtąd pisał do matki i brata długie listy. Po 10 latach zesłania nadal nie mógł wrócić do domu, ale otrzymał posadę urzędnika, który doprowadził go na kazachskie stepy. Januszkiewicz podróżował wśród Kazachów i z wielkim zainteresowaniem poznawał ich obyczaje. Dokładnie opisywał swoje podróże w pamiętnikach. Proroczno napisał: Achmowa bowiem przyszła stolica całego stepu. Dziś w tym miejscu wznosi się stolica Kazachstanu – Nur-Sultan.